Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie plenerowo, nareszcie plenerowo. Jestem na spacerze, nie z byle kim, bo z Michalinką, o której historii zaraz Wam opowiem. Tylko przejdziemy w bardziej kameralne, zaciszne i zielone, ładniejsze miejsce. Dziko się czuję, jeżeli można tak określić swój stan emocjonalny, wychodząc z Lalą pierwszy raz od nie pamiętam jakiego czasu, naprawdę dawno, dawno temu nie byłam w takiej sytuacji, żeby wziąć wózek i po prostu iść na spacer, więc czuję się dosyć dziwnie, ale całkiem przyjemnie. Zobaczymy, czy się rozkręcę, bo tak to zawsze w stresie, na wakacjach, gdzieś tam na chwilę z tą lalką. A dzisiaj Staś ma bardzo grzeczny dzień, zresztą dzień jak co dzień, bo to jest bardzo grzeczne dziecko, ale zazwyczaj przyklejone do mnie, a dzisiaj mnie wypuścił, został z babcią i pozwolił mi zrobić nagranie plenerowe tak z Michaliną. Idziemy sobie nad stawy, ale przez duży park, żeby było malowniczo, bo chcę zrobić też kilka fajnych fotek. No i opowiedzieć Wam, jak to się stało, że Michalinka jest znowu ze mną. Dobra, to jesteśmy już w dużym parku, tutaj jest ładnie, cicho i mogę Wam wszystko opowiedzieć. Otóż Michalinka, jak wiecie, to była jedna z moich ulubionych lal. Była u mnie chyba najdłużej ze wszystkich, nie licząc modelu Genevieve, który u mnie był pod nazwą Laura. Bo Laura chyba była najdłużej i to była twarz mojego kanału przez długi czas. No ale wiadomo, jak każda lala, na nią też przyszła pora po prostu w końcu. Szkoda tylko, że nie wiem, co się z nią stało, kto ją posiada, w jakim jest stanie, ale czasem dobrze nie wiedzieć, stwierdziłam tak po tym, co mnie właśnie spotkało, jeżeli chodzi o Michalinę. Wyobraźcie sobie, że Michalinkę ja uwielbiałam cały czas, ale w pewnym momencie trafiła mi się klientka, która miała niepełnosprawną córkę na wózku inwalidzkim i zapragnęła zamówić u mnie lalę. Była ta pani bardzo niezdecydowana, gdzieś tam szukała modeli, ja już model jakiś tam zamówiłam, okazało się, że jednak chcą inny. I w końcu ja zaproponowałam po prostu Michalinę, bo to był czas, kiedy miałam trochę zamówień, kiedy nie miałam w ogóle takich momentów wolnych, żeby sobie zrelaksować się i po prostu podejść do lali, poprzebierać, porobić jej zdjęcia. Więc ta Michalinka troszkę tak leżała odłogiem i zaproponowałam tej pani Michalinę. Moje oczko w głowie z myślą właśnie o tej niepełnosprawnej córce tej pani. Stwierdziłam, że to będzie dobry uczynek. No i okej. I sprzedałam Michalinę. Słuchajcie, minął chyba, nie wiem, rok, czy nie cały rok, no w każdym bądź razie naprawdę kilka ładnych miesięcy. No i ta pani się do mnie odezwała, matka tej dziewczynki niepełnosprawnej, dziewczyny, bo to już dorosła dziewczyna na wózku, i powiedziała, że no córka nagle odrzuciła tą lalę, że nie chcą tej lali, że córka tak reaguje, że jak się patrzy na tą lalkę, to sztywnieje, że odwraca wzrok i nie chce jej. I co z tym fantem? Więc ja zaproponowałam, żeby nikomu nie sprzedawała, bo to była moja lala, do której ja miałam ogromny sentyment. Zresztą pani powiedziała, że tam komuś miały dać w prezencie, komuś z rodziny. Więc ja powiedziałam, że ja tą lalę po prostu od tej pani odkupię. Ale najpierw muszę zobaczyć, w jakim jest stanie, bo wiem, że lala była dosyć eksploatowana, dlatego że ta pani przesyłała mi przez jakiś czas na początku regularnie zdjęcia, jak lala jest właśnie u tej dziewczyny na kolanach, jak lala jest gdzieś tam w jakimś legowisku razem z kotem. Wielokrotnie była w różnych ciuszkach, więc widziałam, że jest przebierana. No i o to chodzi, tak, żeby lalą się zajmować, po to ona jest. Jest to narzędzie terapeutyczne między innymi. I taką rolę też tam miała pełnić. No i powiedziałam, że muszę lalę najpierw zobaczyć. Tak się umówiłam z panią, ale mniejsza z tym. Lala do mnie przyjechała i była po prostu w stanie opłakanym. Słuchajcie, mi się pierwszy raz zrobiło żal rzeczy,
bo no lala to jest jednak rzecz, ale nie taka zwykła, no bo jednak z duszą artysty i tak dalej. Tym bardziej, że to była no moja ulubiona lala. Ja później, jak Michalinka ode mnie odjechała, to później nie mogłam trafić na taki swój model. Przez chwilę był to model od Gloria, od Tiny Kevi, ale to jednak nie było to. Ciągle tęskniłam za tymi proporcjami Michalinki i tak dalej, bo to jest takie moje sedno, lala, która spełnia wszystkie moje wymagania takiej już bardzo wybrednej kolekcjonerki. Kontynuując, lala do mnie przyjechała w opłakanym stanie. Po pierwsze, nie miała w środku granulatu, on był wyjęty, w ogóle wypełnienie i z głowy, i z korpusu. Coś było przy trytytkach robione, bo były inne trytytki wstawione i były niepodocinane. Były sterczały ostre końcówki, którymi się po prostu niefortunnie przecięłam, wyjmując tą lalę, rozbierając ją. No była pusta praktycznie w środku. Do tego był załączony oddzielnie woreczek po jakimś cukrze, po jakiejś torebce, po ksylitolu chyba. I w środku było dosłownie, była garść czy dwie garści, takie małe granulatu. Nie wiem, co się stało z resztą granulatu, bo Michalina była bardzo ciężka, jak ją sprzedawałam, jak ode mnie wyjeżdżała. Więc nie wiem, co ta pani zrobiła z resztą granulatu. Dodatkowo, co było najgorsze, bo to jeszcze nic, ale lala miała wsadzony smoczek do buzi. Jak wyjęłam ten smoczek, okazało się, że został on zrobiony przez kogoś tam z nalanego kleju. Nie wiem, co to był za rodzaj kleju, ale spowodował on ogromnie rozległy nalot na ustach lali i w środku wewnątrz buzi. Biały, ohydny nalot. I po prostu nie mogłam się niczym tego pozbyć. Aceton poszedł w grę, a wiadomo, że aceton niestety też zmywa farbę z lali. Więc było to bardzo problematyczne. Wazelina poszła w grę, no nie chciało niczym puścić. Dodatkowo później też zauważyłam, że miejscami jest niestety zdarty warnisz, miejscami jest zdarta farba, co najgorzej, bo warnisz jak warnisz można nałożyć, wypiec, chociaż też jest to już problematyczne, bo żadna kolekcjonerka tego nie robi, tylko już artystka malująca lalę. No więc ten warnisz, ale farba też była zdarta na zgięciach tutaj rączek, na paluszkach. Na tych zgięciach takich wystawionych, gdzie najczęściej one się ścierają, jak się przebiera lalę. No lala była po prostu bardzo, bardzo wyeksploatowana. No i zrobiło mi się przykro, bo pani mówiła, zastrzegała, że lala jest w stanie idealnym, w takim jak była, kiedy ode mnie wyjeżdżała. Jednak okazało się, że była cała rozbierana na czynniki pierwsze, że było z nią dużo robione. No i nikt by takiej lali w tym stanie nie kupił. Tak więc posiedziałam nad lalą 2 dni. Więc jest to czas, który poświęcam na zrobienie lali tak naprawdę od podstaw, od A do Z, nowej lali. Ale że ja Michalinę uwielbiam, no nie mogłam jej pozwolić na to, żeby zginęła taką śmiercią tragiczną i po prostu wylądowała gdzieś w śmietniku albo u jakiegoś dziecka za pół darmo, które by ją już doszczętnie zmaltretowało. Także posiedziałam, oddałam duszę, oddałam serce, naprawdę wszystkie moje siły i miłość do lalek i po prostu powstało cudo, bo Michalina narodziła się na nowo. Otóż co w niej zrobiłam? Pomalowałam ją tak jakby na nowo trochę, dodałam kolorków, przede wszystkim marmurki, kilka warstw poszło, no i dobra warstwa warniszu też poszła. Ej, słuchajcie, musiałam przerwać na chwilę, bo tak gryzą komary, po prostu aż nie wierzę. No jeden mnie ugryzł w twarz, a drugi w rękę i myślałam, że igłę wbijał. O tej porze jeszcze komary, no jestem w szoku. No w każdym razie, zrobiłam jej nowe marmurki, poszło dużo warniszu, musiałam ją całą jeszcze raz rozebrać, wysypać cały granulat, oczywiście wymienić wszystko ze środka, no i jest. Usiadłam sobie w takim miejscu, gdzie tutaj nie ma za bardzo ludzi, pomimo niedzieli jest w miarę pusto, czasami jakiś spacerowicz przejdzie, jesteśmy nad stawami większymi w Oleśnicy i chcę Wam pokazać, jak w ogóle Michalinka się ma, jak się czuje,
Wiem, że pewnie na pewno ta dziewczyna będzie to oglądała i ja absolutnie tego dziecka, tej dziewczyny niepełnosprawnej nie winię o zniszczenie lali, natomiast tutaj jakby rodzice czy opiekunowie muszą nad tym panować. Okej, lala uległa zniszczeniu, no to się nie sprzedaje takiej lali, wmawiając, że lala jest w stanie idealnym i nienaruszonym i że nic z nią nie było robione, no bo to jest po prostu tak zwane już oszustwo, no coś, czego się po prostu nie robi. W każdym razie Michalina teraz czuje się super, ja na pewno nikomu jej już nie oddam, nie po takiej traumie. Jest to model, który naprawdę włożyłam wielokrotnie dużo serca i już po tym, jak teraz do mnie dotarła, to stwierdzam, że jej nie sprzedam. Nie w tym życiu po prostu. Jest to lala, która u mnie ma dożywocie, zostaje i tyle. Dobra. Ubrałam ją, słuchajcie, w taki jesienny, fajny kombinezonik, który zakupiłam w Smyku bodajże jakiś czas temu. Taki cieplusi, fajny. W Smyku czy w Pepco? Już nie pamiętam, ale chyba w Smyku. Po prostu tak wzięłam od niechcenia, mając jeszcze Twinka. Twinek już znalazł nowy dom, właśnie pojechał wczoraj. Pomimo soboty paczka została nadana, więc mam nadzieję, że koło wtorku na pewno dojedzie do nowej mamy i że będzie się podobać. Trochę mi ciężko było się z Twinem rozstać, bo jednak no też włożyłam kupę serca i ja jak robię lalę dla siebie, to się bardzo przywiązuję od razu emocjonalnie. Jest mi później ciężko się pożegnać. O, godzina 12, hey now. Coraz więcej ludzi niestety nadciąga. No to tak, ma na sobie czapeczkę zakupioną w Kiku. Smoczek, może zaczniemy jeszcze od smoczka. Tak chaotycznie, słuchajcie, bo dawno nie plenerowo nie nagrywałam. Smoczek zakupiony na stronie dla wcześniaków, ale one też są na Allegro. Jak wpiszecie smoczek dla wcześniaków, to Wam się wyświetlą. One przyjeżdżają w takich dziwnych saszetkach, w których się chowa, zamyka wysterylizowane narzędzia. Więc to są takie jakby, nie wiem, jednorazówki, nie mam pojęcia. W każdym razie takie przyjeżdżają w specjalnych opakowaniach, które łatwo otworzyć. No i super tutaj to wygląda, bo końcóweczkę wystarczyło delikatnie przyciąć i idealnie pasuje. I do większości lalek, do Twinka B, do Twinka A. Do Twinka A w ogóle wchodził cały, nieprzycięty ten smoczek, bo on jest naprawdę króciutki. Ja go przycięłam dosłownie zaraz pod tym cymelkiem. Tutaj był jeszcze taki półokrągły cymelek, więc tylko wystarczyło odciąć ten cymelek i reszta wchodzi super. I to jest sztywne w miarę. Tutaj ten wystający kawałek, on jest sztywny, więc on fajnie wchodzi. On się nie ugina tak jak te normalne smoczki, które mają plastikową tutaj obudowę. Więc to jest naprawdę super rzecz i warto sobie taki smoczek sprawić. One są drogie, bo kosztują chyba około 30 czy 40 zł, ale warto, bo naprawdę jest świetny i fajnie lala w nim wygląda, tak nienachalnie i naturalnie bardzo. O, widzę, że tutaj się odnawia i ten biały nalot chyba w środku buzi, albo to tak słońce pada. No niestety tutaj kilka warstw wazeliny pójdzie, zanim to po prostu dostatecznie zniknie. Mam nadzieję, że w końcu całkowicie zniknie. Dobra. I tak, czapeczka była zakupiona w Kiku. Bardzo fajna. W promocji chyba dałam za nią, nie wiem, 4 czy 5 zł, a naprawdę rewelacyjna. No kombinezonik był droższy, bo to Smyk, wiadomo, tam jest w ogóle narzut taki tych cen, że masakra, ale no rzeczy mają przepiękne, trzeba przyznać. A tutaj ma pod spodem komplecik, to są śpioszki w kompleciku z kaftanikiem takim w paseczki różowe, też zakupiony w Kiku. Słuchajcie, w Kiku są tak świetne ciuchy, po nie wiem, 20 zł, 15, maksymalnie 30, takie kompleciki już kupicie, że owszem, ja ostatnio popłynęłam, bo wydałam około 300 zł, ale mam na wyprawki teraz dla spokojnie 6 lal ubranka i naprawdę są to dobre jakościowe ubranka, to jest bawełna 100%, nic się z tym nie dzieje, uważam, że Pepco ma dużo gorszą jakość niż Kik, a ceny Pepco dwu lub trzykrotnie przekraczają ceny oferowane przez Kik. Więc naprawdę fajnie, że mam Kik w mieście naszym, w Oleśnicy zrobili nam, bo będę tam częściej. Zobaczcie, nie wiem, czy kamerka złapie ostrość na tych ustach u lali, ale tam w środku jeszcze widać sporo tego białego nalotu. Ja dopiero teraz to zauważyłam, więc albo to dopiero co wyszło. Spróbuję, jak dotrę do pracowni, jeszcze to wypiec. Po prostu odczepię samą głowę i spróbuję to jeszcze wypiec.
ale to nie jest warnisz, to jest po prostu od tego kleju, więc nie sądzę, żeby temperatura tutaj coś zmieniła. Po prostu trzeba to acetonem na zmianę z wazeliną. Straszna szkoda, że tak się tutaj dzieje. No i już mnie to zaczyna mocno drażnić, bo tego wcześniej nie zauważyłam. Teraz to próbowałam zdrapać i pogorszyłam sprawę, więc będę musiała tutaj do tego się przyłożyć jeszcze raz. Czyli to nie koniec walki z tymi ustami. Nie koniec. No w każdym razie zobaczcie, no Michalinka zdecydowanie odzyskała ogólnie nowe życie. I ja pomimo tych ust, ja naprawię te usta w końcu, ale pomimo, nawet jeżeli coś by było tutaj nie tak, to po prostu już się jej nie pozbędę, bo zbyt dużo ta lala dla mnie znaczy, zbyt wiele ją złego spotkało i mimo, że jest to rzecz i raczej nie można się tak emocjonalnie tutaj przywiązywać, no bo to jest tylko rzecz. Ale jednak jak się coś włoży tyle pracy, no to dba się o tą rzecz i ma się do niej po prostu tak zwany sentyment. Także słuchajcie, ja teraz się oddalę w kierunku już domu, bo nie chcę tam narażać babci, żeby za długo się Stasiem zajmowała. Ale pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was jeszcze na krótkie takie ujęcia z malowniczych zakątków Oleśnicy. Pa, pa! Teraz jesteśmy na Podzamczu, jeszcze na chwilę się odezwę. Zobaczcie, jaka piękna połać zieleni. I tutaj zamek nasz oleśnicki, książąt oleśnickich wyłania się. Szkoda, że nic tu nie jest robione. Do niedawna był tu hotel, teraz można zwiedzić zamek i wejść nawet na tamtą wielką wieżę, ale nic poza tym, wreszcie tych komnat, przecież tu jest tyle tych pomieszczeń, nic nie jest robione, tu można było zrobić naprawdę albo super kompleks noclegowy właśnie ze zwiedzaniem, tak jak jest w Zamku Książ, albo, no nie wiem, coś na pewno fantastycznego można byłoby tutaj z tego zrobić, a to troszeczkę jest takie, no niszczeje i z zewnątrz niestety, też te tynki, wszystko się sypie, to też ma oczywiście swój urok, bo jest takie stare, ale no niestety to się po prostu w końcu rozpadnie, więc muszą coś z tym zrobić, bo to jest nasza chluba Oleśnicy i naprawdę uwielbiam te tereny, pamiętam je od maleńkości, prawie nic się nie zmieniło tutaj, od kiedy spacerowałam jako dziecko małe. Naprawdę przepiękna okolica Oleśnicy. Nawet przyszło mi przez chwilę, przez myśl, że można by było kiedyś zrobić, robiąc zjazd w Oleśnicy, ale to wakacyjne klimaty muszą być, i zrobić sobie tutaj na tej polanie piknik. Zobaczcie, z jakim widokiem tutaj na ten wspaniały zamek. Tutaj jest naprawdę, zapiera dech w piersiach ten widok. Jest przepięknie. Więc rozłożyć się z kocami, z lalami, zrobić takie przebieranki jakieś, przynieść mały stoliczek albo koszyk piknikowy, do środka powkładać jakieś przekąski i sobie tutaj usiąść i nawet pół dnia można spędzić na takim posiedzeniu tutaj, więc kwestia do przemyślenia, chociaż ja w styczniu, w lutym już będą nam stawiać dom, więc się będziemy przeprowadzać. Mam nadzieję, że do przyszłego roku, do czerwca już będziemy mieszkać w naszym domu. I niestety jest to inna miejscowość, aczkolwiek no nie tak daleko od Oleśnicy, więc no może się uda. Jak nie, no to zrobimy u mnie na wsi taki zjazd z piknikiem. Tylko bez widoku na zamek, ale z widokiem na sarny na przykład. Dobrze, i tu już ostatni rzut na Michalinkę. Bo już muszę się troszeczkę pośpieszyć,
a jest tak pięknie, że co chwila się zatrzymuję i robię jej zdjęcia w tym plenerze, bo no tak się cieszę tym dzisiejszym spacerem, naprawdę poprawił mi humor i jak to się mówi, zrobił mi dzień, bo jest cudownie. Pogoda jest przepiękna, taką jesień uwielbiam najbardziej. No nic, żegnamy się z Wami, kochani, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!